Tu jeszcze nie stopuje. Co tak ciężko chodzi? Co ciężko? Wyjątkowo tak, bo ja zazwyczaj wiesz, że po drugiej stronie... A nie, bo... Wystartowali. I może właśnie któryś z tych zawodników z Państwa wygra dzisiejszy szósty zimowy maraton rowerowy Biały Kruk. Pierwszy zawodnik. I tutaj również proszę o odsunięcie się. Wielkie brawa! 99. Przywitajmy zawodników brawami. Brawo! Brawo Mirek! Brawo drugi! I 92. Rewelacja, jak co roku jest impreza na najwyższym poziomie. Brawo! Super! Brawo, bajka! Impreza! Rewelacja! Dla młodej, dla kurki, to się będzie.
Dopytywa, dzięki. No, nie, fajnie, bo nawet słońce przez chwilę świeciło, ale to już się skończyło. Czekamy na opadę deszczu i do domu. A dzień dobry, nazywam się Mariusz, przyjechałem z Dublina. Wziąłem udział, jak się rozumie, w wyścigu Biały Kruk. Trasa oczywiście jak zwykle przygotowana, a otoczkę po wyścigu widzimy tutaj. Dziękuję. Cieszę się bardzo z wysokiej frekwencji na zawodach na maratonie rowerowym Biały Kruk, 6. edycja. Miło mi zakomunikować, że w dzisiejszych zawodach wzięło blisko 250 osób, zawodników z całej Polski, nie ośmielę się mówić z całej Polski, rzeczywiście. Impreza, która się rozkręca z roku na rok. Na mecie Białego Kruka pan burmistrz Janowa Krzysztof Kwołtyś. Pytanie, panie burmistrzu, jak trasa, jak się jechało, jakie wrażenia? Świetna trasa, dobrze się jechało. Złamaliśmy założenia, bo mieliśmy przejechać na samym końcu, ale jednak koledzy nie wytrzymali, natura wzięła górę. Ale były dobre odcinki, gdzie można było spokojnie, bezpiecznie wymijać. Dziękuję. Spotykamy się na następnej edycji za rok? Bezwzględnie, tak. Dziękuję.